Pod koniec lat 60. dwójka niezwykłych polskich artystów, ona i on, Franciszka Temerson i Stefan Temerson, którzy wyemigrowali z Polski, ale zachowali kontakt z Polską, awangardowi artyści postanowili wydać dwa dramaty Witkacego. I Franciszka, która była malarką, rysowniczką, przygotowała rysunki, prowadzili wydawnictwo, które wzięło nazwę od znanego smoka z Alicji w Krainie Czarów, czyli od Jabberwockiego, po łacinie nazywa się Gabberwockus, i planowali w 1970 roku wydać tę książkę. Ale ponieważ prowadzili awangardowe wydawnictwo, które publikowało takich niszowych artystów jak na przykład Keno czy Żari, więc w związku z tym no, nie było łatwo, jeśli chodzi o finanse. Stefan Temerson powiadał, że wydawnictwo publikuje nie bestsellery, a bestrukery. I kilkadziesiąt lat później, kiedy w 2012 roku odwiedziłem archiwum Temersonów prowadzone przez Nika Odleja i Jasię Reichardt, natrafiłem na pudło poświęcone Witkacemu, gdzie znalazłem przygotowane do druku tłumaczenie i rysunki do Jubala Bahazara, do matki. Jak to zobaczyłem, czarowało mnie to i postanowiłem no, namawiać wszystkich, wszystkie osoby, które spotkam, a które mogą pomóc, żeby tę książkę wydać jako książkę artystyczną, czyli żeby to był bestseller z jednej strony, a z drugiej strony, żeby zachować ducha dramatu, ducha Witkacego, czyli jak gdyby wydać Witkacego w sposób taki, jakby być może zrobili to dzisiaj, jakby żyli Temersonowie. I z Witkacem zdarzają się niebywałe niespodzianki. Można powiedzieć, że święty Witkacy czuwał nad tym i w 2017 roku na wiosnę... Na daty nas za sektę wezmą. Udało się namówić, przekonać do pomysłu dwujęzycznego polsko-angielskiego ilustrowanego wydania książki panią profesor Ewę Satalecką z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli z jednej strony informatyka, ale z Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Małgosia Sady, która towarzyszyła mi wtedy i dzięki której w ogóle mogłem zobaczyć to wszystko w archiwum Temersonów, no od samego początku no, popierała mnie w tym pomyśle i się włączyła. I w związku z tym sprawy od tego momentu potoczyły się błyskawicznie. Spotkaliśmy się ze studentami, z grupą międzynarodową studentów, gdzie byli studenci z Ukrainy, z Wietnamu, no, grupa polska również, gdzie nikt nie słyszał o Temersonach, pojedyncze osoby o Witkacym, no taką mamy edukację. Ale książkę dali. Ale w momencie, kiedy z Małgosią Sady opowiedzieliśmy im o Temersonach, o Witkacym, pokazaliśmy filmy, pokazaliśmy książki, pokazaliśmy pracę. No, można powiedzieć tak, można powiedzieć, zrobiliśmy ewangelizację temersonowsko-witkacowską. To jakoś zaczęło zaskakiwać. Potem się kolejny raz spotykaliśmy z studentami, oni zrobili pierwsze prace i to zaskoczyło. I oni faktycznie, studenci pierwszego roku, zrobili prawdziwą, profesjonalną książkę. Jeśli można uruchomić film. A, no już poszedł. Poszedł, tylko bez dźwięku poszedł. No właśnie, ale tak to się zagłuszy. Dobrze, i to mi idzie tam, może w kółko. I to, co jest w tej książce szczególnego, to jest to, że ona jest właśnie takim bestsellerem. To znaczy, że to jest książka artystyczna. Sceny poszczególne zostały w języku polskim i angielskim opracowane na podstawie udostępnionych przez nas wersji oryginalnych dramatu polskiej i angielskiego tłumaczenia studentom. No i oni pracowali nad tym i wyprodukowali właśnie taki niesamowity projekt książki. Projekt obejmował nie tylko samą no, papierową książkę, ale również animacje komputerowe, plakaty, rysunki i książka
ma jeszcze jedną niezwykłą cechę, to w tym momencie dokładnie widać. Ona łączy klasyczną książkę z książką elektroniczną, dlatego że wykorzystuje technikę tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości. Czyli innymi słowy, ilustracja w książce jest punktem zaczepienia, czymś, co inicjuje związaną z ilustracją animację. Która może być, tutaj ona była pokazana na filmie, ale żeby Państwo nie myśleli, że to jest, prawda, jakaś tam ściema, to ja tutaj zrobię demonstrację, Przemek mnie odwesa. Tak, Przemek mnie wesprze, tak? Wystarczy mieć tablet, telefon komórkowy, smartfon i rzecz się dzieje następująca. Zobaczymy. I nie zadziała. To towarzyszy tekstowi, jutro te dwie flądry do komisji dla naturalnego doboru wystrzela wszystkie baby w dystrykcie czwartym. Jest też takie, że Wahazar się gdzieś śmieje. Tak, jest, w sumie to mogłeś sobie wgrać takie w telefonie i ktoś ci to uruchamia na przykład zdalnie. I skąd my wiemy, że to jest... Bo przed... Ja bym w to nie wierzył.